Kalendarz adwentowy, klocki Lego po złożeniu i oglądamy. Tu na razie zamknięta sceneria, zaraz obejrzymy, jak są te instruktaże małe w środku, ale generalnie tło dużego miasta, śnieżone do tej górki, tak? I tak, mała kolej dziecięca, oglądamy po kolei. Tu piesek, tu też zwierzak. Taka ciufcia dopasowana do torów. Potem tak. Pudło z przykrywką. Dwa razy prezent, w sumie do tego podobne. Choinka. Można stroić tymi elementami stąd tą choinkę. Choinka taka. Królik. Ma tutaj te różki takie świąteczne. Tutaj koty sobie jedzą w stoliku. Tutaj każdy oczywiście z tych elementów osobno był składany. Plac zabaw, huśtawką, jakieś girlandy świąteczne, tak? To jest też takie, że można trochę ustawić pod różnym kątem, dopasowane do placyka. Tak, mniej więcej by to było. Potem mamy tak. Postać rzuca sobie kulkami, piesek, jakiś domek, powiedzmy a la Buda, snowboard. Jakaś taka mała jaszczurka, też jakieś tam prezenty. Tutaj kominek i robi jakieś tam dokłada, może dokładać do kominka i jakieś ma tutaj rzeczy, które tam daje, ciastka. Piesek widzimy niepełnosprawny. Kostki po drodze. Bardzo ładnie to wygląda. Taką scenerię tutaj mamy w całości, tak. No i obejrzymy sobie po kolei, jak to było tu pokazane. Więc tak, taki, takie, że ma kask. Dobra, tyle byśmy mieli z otwarcia wnętrza i złożenia, tak? Bo pierwszy filmik to tylko taki z zewnątrz, żeby zobaczyć, jak cały produkt się prezentuje. A tutaj już mamy ułożone, złożone i przejrzane te małe instrukcje na tych tutaj wieczkach. Produkt bardzo ładny, klimatyczny, dopasowany na święta. Dużo lepsze niż tak kiedyś były jakieś tylko z czekoladkami kalendarze, tak? To jest zupełnie inna klasa produktu. Ten sam
styl, cel generalnie zakupu, tak, żeby odliczać do świąt, składać sobie. Natomiast to jest zupełnie inna, lepsza zabawa niż tylko jedzenie czekoladki, jeszcze jakiejś słabej klasy. Tu mamy dobrej klasy, bo Lego świątecznej scenerii złowonej, zimowej. Super zabawa. Są to klocki Lego 41758, kalendarz adwentowy. Dzięki.